Witajcie kochani w Modzie Eko Kreatywnej. Bardzo się cieszę, bo dzisiaj zapraszam Was na filmik z serii stylówki second hand i vintage według wielkich projektantów mody. Dzisiaj będzie filmik o Chanel, najnowsza kolekcja jesienno-zimowa domu mody Chanel. I powiem Wam, że jestem podekscytowana, bo naprawdę w tym roku, że chyba w przeciwieństwie do poprzednich dwóch sezonów, bardzo, ale to bardzo podobała mi się kolekcja, bardzo mnie zainspirowała, więc przechodzimy już, kochani, dalej i oczywiście bardzo Was proszę, jeśli filmik się Wam spodoba, to zasubskrybujcie koniecznie kanał i wciśnijcie przycisk polubienia. Moi drodzy, no jak widzicie, jestem już w stylu i to w dodatku w stylu najnowszej kolekcji. I co Wam o niej mogę powiedzieć? Co mnie w niej najbardziej zainspirowało? Bo tutaj chodzi głównie o inspirację. Bardzo, bardzo podobała mi się kolorystyka tegorocznej kolekcji. Uwielbiam tę kolorystykę. Róże, oberżyna, borda, różne takie ciepłe brązy, przepiękne połączenia barw, na przykład łączenie takich właśnie brązów z różem, z bordem. Było też trochę szarości, było trochę błysku, oczywiście w kolekcji wieczorowej, w kreacjach wieczorowych. No i zobaczcie przykłady. Bardzo zainspirowały mnie te stylówki, które były właśnie w połączeniu z różem. Tam były fiolety, róże, borda i w przeróżnych odcieniach to występowało. Także zobaczycie u mnie też podobne zestawienia kolorystyczne. Takim bardzo ciekawym akcentem tej kolekcji były rajstopy. Uważam, że ciekawie użyte rajstopy grube, wręcz powiedziałabym, że momentami pogrubiające nogi, bo były takie też ciężkie rajstopy ze splotami, ale jak widać projektanci się tego nie boją, no bo w sumie czemu się mamy bać? Jest zima, należy się ciepło ubierać, no a wiadomo, że włożywszy grube rajstopy, nawet chuda modelka będzie trochę grubiej wyglądać. No i super! Przełamujemy te schematy, że wszystko ma wyglądać jak patyczak. Kochani, bardzo mi się podobało to, że właściwie podobało. Może to być kontrowersyjne dla niektórych, ale mnie się na przykład to spodobało. Te fioletowe, często fioletowe, kontrastujące rajstopy do różnych stylówek. Na przykład stylówka była różowa albo w bordo i do tego były fioletowe rajstopy, takie odcinające się wręcz trochę. Zaintrygowało mnie to kolorystycznie. Takie, naprawdę jest to taki element inspirujący. Były też takie stylówki, gdzie na przykład były pastelowe z niebieskimi rajstopami, albo właśnie jakieś szare, czy też w takich stonowanych barwach i nagle były takie wyraziste rajstopy i kontrastowa torebka. I trochę to tę kolorystykę tego loga, które wisiało tam na tym runwayu, to tak oddawało. Mnie się to bardzo spodobało i w tych stylówkach, które zobaczycie dzisiaj, nie chodzi o to, żeby coś odwzorowywać, bo ja nie zamierzam odtwarzać stylówek Chanel, to by było bez sensu. Oczywiście nie będę miała strojów Chanel, nie mam strojów Chanel. I nie usiłuję tutaj kopiować, tylko usiłuję właśnie zainspirować się, bo po to są kolekcje wielkich projektantów, żeby zaczerpnąć pewne elementy, właśnie kolorystykę, pewien taki styl, feel, nazwijcie to jak chcecie. Dla mnie super sprawa, uwielbiam się inspirować i w związku z tym właśnie zobaczycie takie stylówki inspirowane pewnymi strojami, nawet nie jednym strojem, tylko czasami na przykład elementami dwóch różnych strojów, albo trzech nawet różnych strojów. Postaram się Wam to tam w międzyczasie pokazać. Zobaczcie tu jeszcze przebitki, które tak obrazują ogólnie kolorystykę kolekcji, czyli właśnie od szarości do jakichś bord, do od różów, także przez śliwki i tego typu barwy. Kochani, będziemy lecieć i kochani, najpierw chcę Wam pokazać tą sukienkę, którą mam na sobie, bo zobaczcie, mam na sobie sukienkę, którą sama przerobiłam. Ona była tutaj dosyć nieciekawa, ja obcięłam jej rękawy, bo miała jakieś takie niefafuśne te rękawy, mówiąc brzydko. Przerobiłam ją sobie tak właśnie, żeby wyglądała tak szanelkowo, ale też zgrabnie. Coś tutaj było zwężane, coś tutaj było obcinane. W każdym razie typowe takie elementy, łańcuchy, jakiś taki bling, złote elementy błyszczące w stroju tutaj dodałam. Oczywiście guziki już tu były. To nie jest żadna super sukienka, tylko taka zwykła sieciówkowa. Tyle, że ja przerobiłam ją tak, żeby pasowała i wyglądała fajnie. No i jak widzicie, mam bordowe rajstopy. Fioletowe były często w stylówkach, ale tym razem ubrałam się w bordowe. Natomiast w stylówkach, które zobaczycie tam w podglądzie, które nagrałam wcześniej, mam właśnie takie bardziej fioletowe rajstopy. Mam te same buty, czyli moje Louboutiny.
które wyglądają do tego fajnie i trochę nawiązują do tych delikatnych bucików tam w stylówach. No i tak, kochani, jak widzieliście na początku, miałam ten kardigan taki z kaszmirem, z łańcuchami też na sobie. To można użyć jako płaszczyk, bo też fajnie pasuje i na przykład do tego czarną torebkę. No, ale do tej stylówy mierzę tam jeszcze kaszmirowy, z kaszmirem powiedzmy i z baby alpaką taki kardigan w kolorze tego golfa. Także taka stylowa tam dopasowana kolorystycznie tym razem. Jak mówię, to są inspiracje, to nie jest żadne kopiowanie, to nie jest żadne zrzynanie, tylko ja się inspiruję stylem, właśnie te róże z bordem tutaj i z fioletem. I kochani, przymierzam też dla Was tam chyba ze dwie wersje tego, także zobaczcie i koniecznie piszcie, która wersja się Wam najbardziej podoba, w ogóle każdego z tych strojów, bo jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, które strój, która moja wersja Wam się podoba, a która na przykład Chanel wersja jest dla Was bardziej inspirująca. Także koniecznie tam piszcie komentarze, moi drodzy. Aha, no i oczywiście, że przymierzyłam też z moją peleryną różową z wełny, tą taką szkocką, która jest mega, mega stylowa. No i tutaj oczywiście dodatki też kolorystyczne, odpowiednie do tej stylówki. Kochani, pokażę Wam tutaj w tych wszystkich stylówkach torebki, to Wam od razu tu zaprezentuję, bo się już z tymi torebkami nie będę powtarzać. Dywanowa torebka, która wystąpi w następnym zestawie. Torebka taka w stylu pudełkowym, które właśnie Chanel miało. Oczywiście, że tamte torebki były Chanel, to jest oczywiste, ale u mnie nie będzie Chanel. Ale na przykład kolejna torebka, która też w jednym ze strojów wystąpi, to jest taka w krateczkę. Fajny zestaw kolorów, bo jest musztardowy i fiolet, który nawiązuje do tych rajstop fioletowych. Mam też taką biskupią torebkę, też z przeszyciami i z łańcuchem, co też właśnie tak mi się kojarzy z Chanel. Mam torebkę wełnianą, też z łańcuchami i też pikowaną, także też taką na styl Chanelki. I w ogóle wszystkie te torebki tutaj tak trochę nawiązują do stylu. Może oprócz tej dywanowej, która mi się po prostu podoba i mi pasowała do kolorystyki. Torebka wieczorowa, taka wężowa. Nie wiem, czy szczerze mówiąc, czy ją w końcu użyłam, czy nie, ale pokazuję Wam, że też mogłaby być. I pikowana złota torebeczka, to właśnie znowu na łańcuchu. Także wszystko jest utrzymane w podobnym stylu. Także ten strój chyba dzisiaj w nim też wystąpię, bo będę nagrywać dla Was live'a. Dla Was to już jest niedziela, ale ja to nagrywam w piątek. No więc chyba właśnie dzisiaj pójdę w ten sposób i już zapowiem Wam program, bo jakoś spodobał mi się dzisiaj ten zestaw. Fajnie się w nim wygodnie czuję. Kochani, idę dalej. Kolejny zestaw, inspirowany też taką stylówką z takim jakby kostiumem. Zdaje się, że to jest płaszczyk i kostium lub sukienka pod spodem w takim samym designie, w taką kratkę z bordem. No i oczywiście kontrastowe rajstopy. No i tutaj z tą sukienką zrobiłam kilka stylówek, bo pierwsze to sukienka jest użyta ze swetrem takim, którego jeszcze nie widzieliście. Pokażę Wam. Kupiłam ostatnio samodziałowy sweterek, taki bardzo fajny. Zobaczcie, jest przepiękny zestaw kolorów i właśnie dlatego go tutaj użyłam, bo dużo Chanel miało takich melanży i takich tkanin przetykanych. Był tam przepiękny płaszcz właśnie z takiego tweedu z różem i przetykanym fioletem i różnymi takimi właśnie innymi nićmi wyrazistymi. I tutaj nawiązuję tym sweterkiem do tego płaszcza jakby, bo nie mam oczywiście takiego płaszcza, chociaż bardzo mi się podoba. Więc słuchajcie, użyłam tutaj bordowego paska nawiązującego do sukienki i właśnie tego sweterka na wierzch, spiętego tym paskiem, bo bardzo mi się to spodobało. Uważam, że fajnie to wyglądało. No i mam tutaj moje vintage buciki takie w bordo, które pasują do outfitu. I kilka z wersji, pierwsza wersja jest z różową torebką, żeby znowu te kontrasty tutaj i te róże wprowadzić. I torebkę tą wełnianą do tego kompletu. Uważam, że bardzo, bardzo fajny, cieplutki zestaw. Drugi zestaw jest już jakby z wierzchnim okryciem i tu użyłam takiej kurtki czarnej w takie czerwone kropki, co w sumie daje też taki efekt trochę kompletu z tą sukienką, bo ona, w sumie ta kurtka wygląda tak dosyć bordowo w efekcie. No i do tego też oczywiście mogłam użyć tych samych dodatków, albo użyłam szala kaszmirowego w kolorze śliwkowym, który przepięknie wygląda moim zdaniem do
też do tego zestawu i no i do tego chyba tam zmieniłam też torebeczkę, żeby już było trochę inaczej. Także kochani, taki zestaw też moim zdaniem jest po prostu superowy. Także idziemy dalej, moi drodzy. Jeśli czegoś tam zapomniałam, to Wam jeszcze wstawię stylówkę w międzyczasie, bo nagrywam dosyć dużo tych, wiecie, tych strojów, tych stylówek. Trwa to trochę czasu i potem może mi się coś omsknąć, ale jeżeli tak będzie, to będzie przerywnik z osobną stylówką, którą tam opiszę. Kochani, w każdym razie idziemy dalej. Teraz postanowiłam Wam pokazać stylówę ze spódnicą długą. I to jest ta spódnica, już Wam pokazuję. To jest ta spódnica moja w Jägera z wełny, taka vintage, z wysokim stanem, bardzo, bardzo długa, plisowana, bo też nawiązuje to do takich długich spódnic, kompletów ze spódnicami, szczególnie do jednej stylówki, która tam była taka połączony taki beż z takim bardziej bordo ciepłym, tym razem nie śliwkowym, tylko takim ciepłym. I bardzo mi się też spodobała ta stylówka. No niestety nie mam kompletu oczywiście, tym bardziej Chanel w takich kolorach, ale właśnie ta spódnica z tym razem takim ciepłobordowym, kaszmirowym sweterkiem moim zdaniem super wygląda i do tego pasek oryginalny od Karen Millen, brązowy z takimi łańcuchami i kozaki ciemne, które tam trochę się chowają pod spód spódnicy, bo są wyższe. No i właśnie to i do tego, moi drodzy, taka torba tweedowa właśnie z aksamitem w stylu Chanel, taka większa. Można iść tak super, bardzo ciepły strój do pracy. I na to potem jeszcze wkładam taki sweterek, zobaczcie, to jest też kaszmir, więc kaszmir na kaszmirowy golf. Uwielbiam ten krótki sweterek, jest mega, mega wygodny, przyjemny i cieplusieńki. I to jest bardzo fajnej marki też sweterek. On ma prawie identyczny kolor jak ta spódnica, więc tutaj mamy zestaw w podobnej kolorystyce i fakturze jakby takiej wypukłej do Chanel. Bordo z tym beżem i do tego później też włożyłam te moje botki od Rickera w drugiej wersji. Botki od Rickera i ta torba. I uważam, że super, super zestaw. I można by też bordowy szal do tego dołożyć. I na przykład mój długi czarny płaszcz taki, który wiecie, mam projektancki, który na pewno zobaczycie jeszcze w tym sezonie. Bardzo mi się to podoba, jest mega ten zestaw. No i oczywiście czekam na Wasze opinie, jak się Wam podobała ta stylówa, bo ja na pewno pójdę tak do pracy i to jest tak cieplutkie. Kaszmir, wełniana spódnica, która świetnie moim zdaniem sylwetce robi. Także wow, jestem zachwycona, słuchajcie. No to teraz spodnie, moi drodzy. I spodnie, zaraz pomyślę, a tu je mam, dobra, bo nie wiedziałam, gdzie sobie je położyłam, bo spodnie jest ciężko tutaj umieścić na tym moim wieszaku. Słuchajcie, były tam dwie stylówki, jedna z takimi fioletowymi spodniami tweedowymi, a druga właśnie dokładnie ze spodniami w taką kratkę. No i jakiś czas temu zastanawiałam się, jak można wystylizować te męskie spodnie, bo ja nie przepadam za takimi typowo męskimi stylówkami, że tam jakiś prosty żakiet i do tego takie spodnie. To jest dla mnie po prostu zbyt nudne, tak szczerze Wam powiem. Więc zainspirowałam się tymi dwoma stylówkami i włożyłam te spodnie do moich wysokich kozaków zamszowych, takich bardzo wysokich, bo tych butów było tam u Chanel dosyć dużo, tych wysokich. Mnie się nie podobały osobiście te stylówy z kaloszami. W ogóle nie przepadam za kaloszami. No dobra, promują kalosze, to jest ok. Takie kalosze Chanel z tym wielkim logo nie są specjalnie jakoś dla mnie atrakcyjne ani w dobrym guście. Już nie mówiąc, że chyba się jakoś bardzo atrakcyjnie w tym nie wygląda. No ale dobra, ja tutaj użyłam bardziej tej inspiracji, że są to buty za kolano, bo tam takie właśnie trochę tak jakby lateksowe czy błyszczące takie kozaki za kolano wystąpiły. Włożyłam te spodnie do środka, no i oczywiście do tego golf śliwkowy, czy też chyba to był bordowy tym razem, tak? No i moi drodzy, oczywiście na to można zarzucić blazer, można zarzucić płaszcz. Ja tutaj mam taki sweter w przepięknych kolorach. Naprawdę jest bardzo piękne zestawienie tych kolorów. Jest tam szarość, już Wam pokazuję, bo ten sweter gdzieś tu wisi, jest. Jest tam właśnie szarość, jest taki karmelowy kolor, też róż właśnie i łosoś. I ten sweter też bardzo mi się kojarzy z takim sweterem w paski, tego w
podobnych barwach, który tam Chanel pokazywał, do różnych stylówek, na przykład do takiej bordowej sukienki, więc wrócimy do tego swetra. Tymczasem właśnie te spodnie, ten sweter, taki zestawik ze spodniami. Powiem Wam, że spodnie to nie jest moja bajka, ja oczywiście noszę spodnie, nawet często, ale ja uwielbiam stylówki ze spódnicami, ze sukienkami, dla mnie są takie bardziej fantazyjne po prostu, aczkolwiek ta stylówka z tymi spodenkami też mi się bardzo podoba. Także jestem bardzo też ciekawa Waszych opinii. No i kolejna stylówa, moi drodzy, jest ze krótką spódnicą tym razem. Z taką szarą spódniczką, gdzieś tu też ją mam powieszoną, jest. Z taką szarą spódniczką z połowy wełny, 50% wełny, marka Envy. I to jest taka prościusieńka mini. I też były tam takie właśnie, czy spodenki, czy krótkie spódniczki w kolekcji, więc moim zdaniem pasuje to do tego zestawu. I do tego mam szary sweterek w te bąbelki, które już widzieliście u mnie w stylówach. To jest z Angory, z H&M-u, bardzo fajny sweterek z takimi kolorowymi bąbelkami i to nawiązuje znowu do tych faktur, do tych takich wypukłości, do tej przestrzennej tkaniny, która była właśnie w Chanel kolekcji. Bardzo mi się spodobało to do tego. No i mam tutaj oczywiście kontrastowe rajstopy i wysokie buty tym razem. Ale oczywiście tutaj można się też bawić różnymi rodzajami butów i tak dalej. Można tą stylówkę potraktować jako tak zupełnie luźną, można włożyć do tego jakiś płaszcz szary na przykład czy w pepitkę, czy w jodełkę, których też tam w kolekcji było dużo. Ja mam też takie ubrania, ale już tutaj nie przesadzam. Można do tego włożyć fioletowy, czy właśnie ten bakłażanowy kardigan, który mam. Można włożyć coś czarnego, można włożyć coś szarego. W zasadzie jest mnóstwo opcji. Można włożyć też różowy płaszcz i różową torebkę, więc naprawdę w zasadzie wszystkie te elementy tutaj nawzajem do siebie pasują. Można kombinować i zmieniać sobie i mieć stylizację na każdą okazję w stylu Chanel. Także naprawdę moim zdaniem to jest bardzo uniwersalne, jest tu mnóstwo możliwości. Do tego można też właśnie ten mój czarny kardigan, taki jak mówiłam, z tymi łańcuchami kaszmirowy. Można niższe buty, można buty wręcz sportowe, czy kalosze, jak ktoś naprawdę lubi. I mamy super, super stroje. Słuchajcie, idziemy teraz do wieczorowych stylizacji i wybrałam takie spodenki w kolorze, który tam był. Te spodenki mi się mega podobają, to są z Nexta, takie z naturalnego bawełniano-wiskozowego aksamitu spodenki. Ja tutaj wzięłam buty wieczorowe, bo mi się bardziej spodobały i wykorzystałam ten bling, czyli to był ten błysk, który był u Chanel i włożyłam taką jedwabną, haftowaną bluzkę właśnie z bordowym kolorem, z czernią i ze srebrem. I uważam, że fajnie to wygląda, można to wykorzystać na Sylwestra czy na jakąś po prostu imprezkę. Krótkie spodenki, to na wierzch można oczywiście też wieczorowy jakiś żakiet czy kardigan taki obszerny i będzie przepiękna stylowa. Mnie się mega spodobała, także jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, jak Wam się to podoba. Tutaj już nie będę się rozwodzić nad tą stylówką, wieczorowa torebka do tego. Ja tutaj mam czarną ze złotym, bardziej by ze srebrnym pasowała, ale powiem Wam, że ja nie mam za dużo takich dodatków z kolorem srebrnym, bo ja zdecydowanie preferuję złoto, więc nie mam po prostu. Ale można by równie dobrze to, można by inne buty użyć tutaj jak najbardziej. Ja użyłam tych vintage ze srebrnym czarnych, żeby nawiązać do bluzki. To jest to. I teraz jeszcze sukienka, która jest przeznaczona do sprzedaży, więc już jej nie mam tutaj, ale mam stylówkę z ostatniego hola. Ta sukienka czarna ze srebrną nitką też bardzo mi się skojarzyła z kolekcją Chanel, bo tam były takie stroje właśnie typowo czarno-srebrne i była taka suknia bardzo prosta, tym razem bez falban, ale bardzo podobnym stylu, taka długa, prosta w linii A z długim rękawem i ona właśnie była taka jakby trochę tiulowa ze srebrną nitką, więc ta sukienka, którą tutaj w poglądzie widzicie, jest naprawdę bardzo podobna. Wystarczyłoby dobrać czarną torebkę albo właśnie kontrastową torebkę wieczorową i byłby super, super zestawik. Albo na przykład taką złotą, o, jak tutaj mam i też fajnie by to wyglądało. Chociaż srebrna nitka, więc ja bym tutaj bardziej poszła w jakiś fajny kolor albo właśnie w srebrną torebkę, czy całą czarną torebkę. Też by fajnie to wyglądało. Kochani, jeszcze przypomnę Wam tutaj stylówkę
z takim swetrem od Malen Birger, bo oczywiście, że nie da się w tym programie ująć wszystkich inspiracji, ale było dużo tego błysku tam wieczorowego. Ja mam taki sweter od Malen Birger z kaszmirem i wyszywany cekinami w stylu Chanel on jest. No i właśnie kiedyś robiłam już stylówki, chyba już nawet dwa czy trzy razy były stylówki Chanel. No i chcę Wam tylko przypomnieć, że kiedyś właśnie to było zestawione z topem i z taką spódnicą różową, wyrazistą, więc też by to się wpisało w dzisiejsze trendy, jak najbardziej, nawet w ten sezon, bo ten sweter się super nadaje do takich wieczorowych stylówek. Ja bym tutaj na przykład tym razem dobrała sobie inny cekinowy top do tego, taki trochę krótszy, jak są teraz modne. I też byłaby mega stylowa. Kochani, zajrzyjcie sobie do tamtych filmików. Dam Wam tam ekran na końcu do tych stylówek według wielkich projektantów. To możecie sobie obejrzeć poprzednie kolekcje, moje inspiracje z poprzednich kolekcji. A tymczasem inspirujcie się, ubierajcie się niekoniecznie w second handzie, ale ubierajcie dobrej jakości rzeczy, bo tylko dobrej jakości rzeczy się obronią i mogą robić za te inspiracje właśnie według wielkich projektantów. Mogą z powodzeniem czy udawać, czy po prostu sprostać temu zadaniu, bo po prostu będą dobrej jakości. Także ja Wam pokazałam tutaj same rzeczy jakościowe z kaszmirów, z wysokiej jakości tkanin, z jedwabi, ze skóry i takie rzeczy naprawdę mogą spokojnie sprostać właśnie zadaniu ubrania się w stylu jakiegoś znanego projektanta. Kolejny projektant już niedługo, kochani, no oczywiście Hole, też już niebawem kolejne, także zapraszam Was serdecznie na następne programy i mam nadzieję, że się Wam podobało. Kochani, do zobaczenia.